Na żywo ze Skaryszewa, Marek Podlecki, Paweł Braszka z Anglii przyjechałeś. Paweł, pierwsza konferencja technologii Cache w Polsce. Czy sądzisz, że impreza się uda? Ja myślę, że już się udała w gruncie rzeczy, widząc po ilości osób, które się zaczęły pojawiać, po zainteresowaniu i ilości zgłoszeń, które do nas spływały. Pojawiło się dość sporo osób, które po prostu, no, zabrakło pokoi, co tu mam wiele mówić, więc na pewno jest to bardzo dobry sygnał w kierunku tego, że Polacy zaczynają pięknie rozumieć wiedzę, którą tak naprawdę zaczynają doświadczać też na przestrzeni każdego dnia. Za nami kabina balansująca, którą przywiózł Mateusz. Ja już czuję tutaj tą energię plazmy. W ogóle się wchodzi do tego pomieszczenia, to czuć. Czy każdy to czuje? Trzeba zapytać każdego w gruncie rzeczy. To zależy, jak kto je interpretuje. Wszystko jest bardzo, powiedzmy, osobliwe i indywidualne. Natomiast w gruncie rzeczy, no, nie da się ukryć, że jest tutaj pełno emocji, entuzjazmu i plazmy. Po ostatnich publikacjach doktora Cache i fundacji ludzie coraz bardziej zwracają uwagę na tę technologię. No, sam fakt, że rak piersi zademonstrowany został przez lekarzy, że to znika. Ja mówię o zdrowiu, ale to są też inne aspekty tej technologii, ale generalnie to chyba uruchomi w ludziach to, że zaczną bardziej zwracać uwagę na tą technologię. Ja myślę, że na pewno. Szczerze mówiąc, blueprint, który był pokazany we wtorek, jest kluczowy w globalizacji jak gdyby tej wiedzy, w tym, żeby ludzie zaczęli rozumieć to, co tak naprawdę gdzieś tam im zawsze umykało w codziennym życiu. A perspektywy tego, co było przedstawiane z punktu widzenia procesowania różnych struktur, które sami kreujemy poprzez naszą emocjonalność, na pewno wpłynie na to, że w pewnym sensie zaczniemy sami elewować samych siebie. Chodzi właśnie o to elewację duszy, tak? To nie chodzi tylko o element typowej fizyczności, chodzi o zrozumienie procesu całości. I to jest takim naszym pierwszym poważnym krokiem do tego, aby po prostu zacząć to rozumieć. Jaki program konferencji w skrócie? Oj, na pewno przeładowany wiedzą i to bardzo mocno. Natomiast chcemy przedstawić i wytłumaczyć, a może nawet nie wytłumaczyć, tylko pokazać pewien sposób innego spostrzegania tego, co w materii rozumiemy doskonale, a teraz postaramy się dodać troszeczkę więcej elementów dotykając emocji i tego, co nazywamy potocznie duszą, która nie ma nic wspólnego z religijnością ani żadnych innych elementów. Przede wszystkim będziemy mówić o McGrawach, najpiękniejszych, jakie mogli tutaj wszyscy przywieźć, które sami... Wiem, co chcesz powiedzieć. Nie zdradzaj na razie, ludzie zobaczą w trakcie wykładu. Więc całościowo żeśmy to ustawili właśnie pod kątem zrozumienia swojej własności. Kilkaset McGrawów tutaj, prawda? No, dokładnie. I teraz... Państwa, tym chciałem was zachęcić do oglądania dalszej części naszych relacji. Teraz króciutko, jaki jest cel konferencji? Przede wszystkim wyjście z tą wiedzą do ludzi w otwarty sposób. Tak? Znaczy, zarażać to mogą się ludzie bakteriami, ale chcemy po prostu w pewien sposób, może nie olśnić, ale pokazać, że jest jeszcze inny kierunek rozumienia tego, co wydaje nam się, że wiemy w dniu powszednim. O, może w ten sposób to ujmę. Dziękuję za tę krótką rozmowę, która jest tylko wstępem do bardzo długich relacji. Dziękuję, Paweł. Dziękuję również, Marek. Życzę powodzenia.